dzień 11 listopada. To data szczególnie ważna, podniosła, niezmiernie radosna. Radosna dlatego, że świętujemy Dzień Niepodległości. 104 lata temu, po 123 latach niewoli, po zaborach, Polska powstała na nowo. Istniała przedtem, przez 8 wieków, od drugiej połowy X wieku, lecz upadła. Upadła pod czasami trzech potężnych państw: Rosji, Austrii i Prus. Ale historia jest dobrym nauczycielem i niezastąpionym źródłem, z którego musimy czerpać wiedzę o tym, jak nie zaprzepaszczać dorobku i szans na sukces. Naród zjednoczony wygrywa. Naród skłócony przegrywa. Musimy razem ustalić to, co jest dobre i wspólne. I powinniśmy wszyscy każdego dnia uczyć się, jak działać tak, aby łączyć. Podobnie jak w poprzednich latach. Gromadzimy się, aby oddać hołd tym wszystkim, którzy walczyli i ginęli za wolną ojczyznę. Przez długie lata, gdy Polska nie figurowała na mapie świata, nasz naród nie dał się zniewolić. Każde kolejne pokolenie zrywało się do powstańczych walk. Walczyli. Walczyli i umierali ze słowami na ustach. Polska będzie wolna. Walczyli na polach bitew, ale także na salonach dyplomatycznych. A w sercach mieli nadzieję. Nadzieję na wolną Polskę. I te marzenia kilku pokoleń polskich patriotów spełniły się 11 listopada 1918 roku. Święto Niepodległości to doskonała okazja do tego, aby podsumować i porozmawiać właśnie o tej wolności, która nie jest nam dana na zawsze. Te słowa dzisiaj padły. Dzisiaj żyjemy w trudnych czasach. Gmina Biała Podlaska mimo to radośnie świętuje niepodległość. Tak, już w Wigilię tego święta, czyli wczoraj, przy urzędzie gminy ustawiony został maszt, na którym podnieśliśmy flagę państwową. Była to uroczystość taka doniosła. Chcemy się pod tą flagą naszą narodową ogromadzać. A dzisiaj Dzień Niepodległości. To rzeczywiście jest dzień radosny, ponieważ wywalczyliśmy wolność. 104 lata temu, 123 lata niewoli i wolność. I rzeczywiście wolność nie jest nam dana raz na zawsze. Mówię o tym historia, a my powinniśmy czerpać z historii, bo historia jest nauczycielką życia i powinniśmy z tej historii czerpać tak, żeby nie zmarnować tej wolności, żeby umieć z tej wolności się cieszyć. Przyszły trudne czasy. Niestety za naszą wschodnią granicą giną ludzie. Na tę okoliczność z racji Święta Niepodległości musimy porozmawiać o tej wolności, która nam nie jest dana nas raz na zawsze. No niewątpliwie to jest, no dzisiejszy dzień, dzisiejsze święto, to jest okazja, żeby wspomnieć i pamiętać. Wspomnieć o tych, co kiedyś walczyli o naszą tą niepodległą ojczyznę i ziemię. I pamiętać także,
o to, że to jest ta wolność, tak jak słusznie powiedziane, dana nam raz na zawsze, to nie jest dana. Musimy pamiętać i zadbać o tego dobrobytu, który myśmy otrzymali dzięki tej wolności. Dobrobyt w sensie niematerialnym, w sensie takim duchowym, w sensie takim naszego istnienia jako naród, jako naród o swoje tożsamości, który ma swoje zwyczaje, obyczaje, ma swoją historię. Musimy o to zadbać. Historia teraźniejsza pokazuje nam to, co się dzieje za naszą granicą wschodnią, że bandyta wystarczy, żeby się trafił i może namieszać i zagrozić tej naszej wolności, i co nas by kosztowało kolejne ofiary i kolejne bycie w niewoli. Dzisiejszy dzień, ja uważam, że trzeba z niego wyciągać wnioski, które zbiorą nas wszystkich, że Polacy są jeden naród. Polacy mają ten sam język, mają te same zwyczaje i obyczaje, mają tę samą historię, mają tę samą kulturę. A więc naród, który powinien być sam, nie powinno być różnicy, podziałów. Te próby, które są aktualne niestety wśród klasy politycznej, do niczego dobrego nie doprowadzą. I cieszmy się tą wolnością, cieszmy się tej radości. Akt przekazania. Przekazuję Ochotniczej Straży Pożarnej w Sitniku średni samochód ratowniczo-gaśniczy Renault GBA MDB 3D 4x4. Samochód został zakupiony ze środków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w ramach dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz współfinansowany z budżetu gminy Biała Podlaska, Białe Podlaskie. Z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu strażackich obowiązków oraz życzeniami, by nigdy nie zawiódł podczas akcji, niosąc pomoc i ratunek okolicznym mieszkańcom i pozwolił bezpiecznie wrócić do jednostki. Doskonałym akcentem podczas Święta Niepodległości było przekazanie nowego samochodu średniego dla OSP Sitnika. Mówimy przecież o bezpieczeństwie. W ochronie pożarowym też podnosimy poziom bezpieczeństwa. Wyposażamy nasze jednostki w nowe samochody bojowe. Mamy 12 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, wszystkie samochodowe. 4 należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. I tak się złożyło, że w tym roku do gminy trafiły 3 nowe samochody. 3 nowe samochody bojowe, właśnie do krajówek. Sfory, Słowacinek, Stary, dzisiaj Sitnik. To jest podnoszenie bezpieczeństwa. Nie tylko w ochronie przeciwpożarowej, ale przy różnych zdarzeniach. W ogóle bezpieczeństwo. To słowo bezpieczeństwa w Dniu Niepodległości powinno być kluczem. Thank you.
kilka minut temu tutaj za ulicą wybrzmiała pieśń Legionów Polskich, która później się stała, w późniejszych latach stała się hymnem narodowym. Tą pieśń, ten hymn śpiewamy podczas uroczystości, podczas świąt, ale też w trudnych chwilach. Dzisiaj jest właśnie taki moment, że oprócz tego, że mamy, obchodzimy święto narodowe, to również tutaj w miejscowości OSP Sitnik otrzymuje nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. To jest dla tych druhów tutaj stojących, to jest bardzo duża uroczystość, duże święto. Panowie, szczególnie wam gratuluję, że jesteście spadkobiercami, otrzymujecie to auto i będziecie z niego korzystać jako swoje podstawowe narzędzie do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Bezpieczeństwo w dniu 11 listopada, w dniu odzyskania niepodległości, to bardzo ważna sprawa, myślę, że może najważniejsza, szczególnie z tym, z czym mamy do czynienia w chwili obecnej, bo i zadania, jakie stoją przed Strażą Pożarną, zmieniają się coraz bardziej. W swoim wystąpieniu pan komendant wspomniał o tym, że to już nie jest tylko gaszenie pożarów. Tak, dokładnie. Zarówno historia, te 4 lata naszej niepodległości pokazują, że o bezpieczeństwo należy dbać każdego dnia. Bezpieczeństwo powszechne szczególnie. W tej chwili od paru lat i myślę, że przez następne kilka lat będziemy mieli spore przeobrażenia w zakresie funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej. Czekają nas zmiany. Już tu koledze komendantowi przekazywałem świeże informacje dosłownie sprzed kilku dni. Pojawi się za chwilę, mam nadzieję, nowa ustawa o ochronie ludności oraz sytuacjach kryzysowych. Ta ustawa wniesie nowe zadania dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce. Jak pani wspomniała, 20% naszych interwencji to są działania związane z gaszeniem pożarów. Pozostałe 80% to są działania związane z likwidacją miejscowych zagrożeń. Stąd nasz zakres poszerza się, a patrząc na ostatnie 2 lata funkcjonowania jednostek PSP i OSP, to nasze działania, szczególnie w zakresie pomocy humanitarnej, praktycznie przeobraziły funkcjonowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w ogóle w Polsce. Żeby skutecznie Straż Pożarna, zarówno ochotnicza, jak i zawodowa, mogła nieść pomoc, potrzebny jest sprzęt, który będzie gotów odpowiedzieć na te wyzwania, które stoją przed Strażą Pożarną. I tą odpowiedzią jest właśnie ten samochód tutaj. To jest jeden z 50 aut, które w województwie lubelskim jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w tym roku jako nowe auta pozyskują. Te samochody będą ich podstawowym narzędziem do prowadzenia działań, szerokiego wachlarza działań z zakresu ratownictwa, gaszenia pożarów. Oczywiście również te samochody umożliwiają, powiększają, poszerzają zakres, do czego można wykorzystać już takie walory techniczno-operacyjne takich samochodów. Oprócz samochodów stale jest dokupowany też sprzęt. Nie można zapominać, że w tej chwili mnóstwo jednostek OSP już na swoim wyposażeniu ma nowoczesne auta, ale ma też drony, ma sprzęt elektroniczny, ma kłady, czyli takie narzędzia, które przy obecnych wyzwaniach i to, co nas jeszcze czeka, no stanowią narzędzia do przeciwdziałania tym wyzwaniom i tym zagrożeniom. Żeby cieszyć się z tej wolności, cieszyć się z tej radości, mamy okazję świętować ze strażakami z OSP Sitnik, którzy otrzymali nowoczesny wóz bojowy, wóz ratowniczy, który pomoże im w tych codziennych działaniach. Na pewno. Ja się cieszę bardzo także jako druh. Ja cieszę się bardzo, że jest kolejny samochód bojowy, gaśniczo-bojowy. Życzę, żeby ten samochód naprawdę nie był wykorzystany. I zresztą słuszne, tak jak komendant wojewódzki zwrócił uwagę, że rola w Straży Pożarnej aktualnie już nie jest rolą gaśniczą, tylko rolę biorącą taką powypadkową, czyli taką ratowniczą. I rozwój tej działalności ratowniczej w zasadzie, no mam nadzieję, że ten samochód będzie to element tego działania, a po pierwsze, po drugie, warto inwestować w bezpieczeństwo, warto inwestować w ochronę mienia i życie człowieka, bo człowiek jest tu najważniejszy. Bardzo się cieszę i dziękuję do pana prezesa, że mogę tu być z wami, za to osobiste zaproszenie.
Cieszę się, że tyle pojazdów, tak jak powiedział pan wójta, z 3 i liczymy, że będzie 4, trafiły do gminy Biała Podlaska. I to też trzeba wiedzieć, szanowni państwo, dlaczego, panie wójcie. Warto przypomnieć, 2014 rok, pieniądze na modernizację ochotniczych straży pożarnych to 14 milionów złotych. Wtedy polski budżet miał tyle pieniędzy. 2022 rok to jest prawie 30-krotnie więcej środków na modernizację ochotniczych straży pożarnych. To jest ponad 360 milionów złotych, które są w budżecie państwa. I z tych pieniędzy właśnie tego typu pojazdy, ale również wspomaganie waszych jednostek są finansowane. Te wszystkie podziękowania, oprócz tych wydatków, które też robią gminy, ale również jednostki państwowe, Państwowa Straż Pożarna, należą się panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu oraz pani premier Beacie Szydło, bo to za ich kadencji, gdy oni rządzili naszym krajem, rządzą naszym krajem, potrafiliśmy zdobyć te środki. Doceniliśmy strażaków ochotników tak, jak wiele osób przed nami o to zabiegało. Szanowni państwo, przez Sejm przeszła ustawa, która daje strażakom ochotnikom dodatek emerytalny. Codziennej pracy w życzliwym słowie znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. Nie noszą lampasów, lecz czary i strój. Nie noszą ni srebra, ni złota, lecz w pierwszym szeregu podąża nam piechota, ta szara piechota. Lecz w pierwszym szeregu